będzie odbywać się w Kodniu. Co prawda jest impreza powiatowa, ale miejsce jest u nas, w naszym budynku, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Cieszę się bardzo, że jest Państwa tak bardzo liczna grupa. Witam jeszcze raz wszystkich, bardzo serdecznie młodzież, starszych, witam organizatorów, tutaj sędziów i przybyłem mnie. Szanowni Państwo, życzę Wam udanej imprezy, dobrych wyników i cóż, trzeci powiatowy turniej tenisa stołowego uważam za otwarty. Życzę wszystkiego dobrego i oczywiście, że mogło się bez skrupuli. Czy na co dzień pan w czasie wolnym gra w tenisa? Na chwilę obecną nie, niestety nie mam tyle czasu wolnego, ale lubię tę dyscyplinę sportu i swego czasu grało mi się bardzo dobrze w tenisie stołowego. Można powiedzieć, że tenis to jest dyscyplina, która praktycznie wszędzie może być rozgrywana, niewiele do niej potrzeba. I chyba jest to jedną z tych tańszych dyscyplin, która w gminach króluje. Zgadza się i jeżeli chodzi o naszą gminę, to w każdej gminie teoretycznie mamy stoły do tenisa stołowego, także młodzież ma możliwość i tutaj w szkole również jest też spory nacisk na tenis stołowy, także ja uważam, że to jest dyscyplina dla każdego. Trzeci turniej powiatowy w Kodniu to nobilitacja, nagroda w wynikach właśnie tego sportu w Kodniu, że został umiejscowiony właśnie tutaj? No tak mi się też wydaje, no ale cieszymy się, że to akurat w Kodniu, bo to jest turniej powiatowy, gdzie gospodarzem jest pan starosta, ale że został wybrany Kodeń, jest nam z tego powodu bardzo miło. Sukcesy w ping-ponga gminy Kodeń to na pewno są w historii gminy Kodeń. Owszem, mamy duże sukcesy, szczególnie w kategorii Open. Młodzież też troszeczkę mniej. Do tej pory ten turniej był gminnym turniejem. Po raz trzeci się spotykamy na zimowym powiatowym turnieju tenisa stołowego w Kodniu, dlatego że były takie przesłanki i były takie chęci zmierzenia się Kodnia, Piszczaca, Tucznej, Chotyłowa, Terespola, Zalesia, a teraz nawet i Rososza, Rogoźniczki, Międzyrzeca, Białej Podlaskiej, bo stąd przyjechali Dobrunia Dużego, stąd przyjechali zawodnicy i każdy uważa, że jest dobry, a można powiedzieć, że najlepszy. No i wszystko wychodzi, jak to się mówi w praniu, wszystko wychodzi tak na stole tenisa stołowego. No i te puchary no rzeczywiście i zostają w Kodniu, ale też w niektórych kategoriach wędrują daleko, daleko poza gminę Kodeń na obszarze naszego powiatu. Tych pucharów naprawdę jest dużo i tak naprawdę no chyba każdy, który cokolwiek potrafi w tym tenisie, z tym pucharem wyjedzie. Rozszerzyliśmy tutaj możliwości na różne kategorie. Praktycznie w szkole podstawowej co 3 lata jest jakaś kategoria. Oczywiście jeszcze tego ostatniego rocznika gimnazjum też nie wyłączyliśmy. Wdrążyliśmy to w klasę 7 i 8. Mamy też nagrody dla najstarszego, najmłodszego zawodnika. Dla najlepszej zawodniczki, zawodnika też z gminy Kodeń, bo gdyby im się nie udało wywalczyć nic, to jakieś może dla najlepszych pocieszenie, no wiadomo, swoich też trzeba wspierać, bo może za rok się zniechęcą i nie przyjadą na kolejny turniej. Ilu zawodników mniej więcej bierze udział w tym trzecim powiatowym turnieju? Ponad 70 osób.